Cała masa osób sprostała wyzwaniu, które rzuciłem wam w połowie roku, żeby zakończyć 31 grudnia ze skończonym pierwszym draftem powieści. I jestem z Was absolutnie szalenie dumny. Jak dobrze pamiętacie, rzuciłem challenge o tym, żebyśmy do końca roku skończyli pierwszy draft nowej powieści i byłem absolutnie zaskoczony odzewem, bo mnóstwo osób zgłosiło się do tego programu, mnóstwo osób zgłosiło się, że tak, że ja będę niżej podpisany, starać się napisać swoją powieść. Będę walczyć ze sobą, będę walczyć z codziennością, z prokrastynacją, z lenistwem, ze wszystkim dookoła, co tylko da się wypowiedzieć, i napiszę ten pierwszy draft powieści. I w momencie, kiedy kiedy na swoich mediach społecznościowych zapowiedziałem, że proszę o zgłaszanie się do mnie osób, które faktycznie dowiozły ten projekt, okazało się, że jest tego całkiem niemało osób. Oczywiście zgłosiło się was blisko 200-250 osób, tak jak czytałem sobie komentarze, dowiozło projekt do końca 20- trochę ponad 20 osób i mogłoby się to wydawać, że to jest niewiele w tym momencie, bo hej, raptem 10%. Ale powiedziałbym, że jestem absolutnie bardzo dumny z tych osób, które. Dowiozły i nie omieszkam wyróżnić je w dzisiejszym odcinku. Przygotowałem sobie nawet specjalną listę, więc osób, które dowiozły projekt do końca mamy: Krzysiek Boroń, Paweł Malina, Jakub Kupis, Flora Bandu, Aleksander Gieszcz, Uprzejmy Piesio, Ala Gutowska, Kasia Morningstar, Szymon Klimczak, Patryk Żelazny, Kacper Mielcarek, Gracja Zagadło. Wesper Frey, Mateusz Dąbkę, Natalia Gołos, Kacper Ptaszek, Patrycja Jędrzejczyk, Magdalena Grosek, Czarny Prałat, Marcin Guta Kuźma, Zjawa, Paweł Krawczyk, Szarokot, Violinka Mól, Mika Wing, Marta i Magdalena, a także Agnieszka Sadowska. Każdej z tych osób gratulowałem mailowo, ale chciałbym w tym miejscu również jeszcze raz bardzo serdecznie pogratulować, że dowieźliście te projekty, że udało Wam się to zrobić, bo nie jest to coś um, łatwego, prostego, przyjemnego. Stworzenie własnej powieści jest. Procesem długim, czasochłonnym, wycieńczającym, więc naprawdę macie w tym momencie powody do dumy i z całego serca Wam gratuluję. Wiele osób rzeczywiście dziękowało mi nawet w swoich mailach, zwracaliście uwagę na to, że dzięki, dzięki temu wyzwaniu udało Wam się wziąć za siebie, rzucić wyzwanie, poczuć to, że bierzecie udział w wyścigu, i wielu z Was zwracało uwagę na to, że to właśnie dzięki temu wyzwaniu udało Wam się dokończyć ten projekt i przyznaję cieszy mnie to, bardzo mnie to cieszy, że byłem w stanie pomóc tym kilku osobom rzeczywiście skończyć ten pierwszy najtrudniejszy draft. no potem jest zaraz ten drugi najtrudniejszy draft. co jednak bardzo mnie zaskoczyło to to, że ludzie wzięli naprawdę poważnie moje słowa do serca i poważniej niż wydawało mi się, że mogą wziąć, bo dostałem również sporo maili z takimi przeprosinami na zasadzie nie udało mi się dowieść tego projektu do końca nie udało Udało mi się zrealizować tego, tego projektu, że napisałem na przykład napisałem kilka, kilka rozdziałów, ale jeszcze wiem, że do końca, stycz... do końca grudnia się nie wyrobię, że zostały mi jeszcze dwa rozdziały, został mi jeszcze rozdział, więc niestety nie udało się. I byłem bardzo zaskoczony, że ludzie potrafią tak bardzo mocno to przeżywać, jakby naprawdę, naprawdę mnie zawiedli i chciałem uspokoić w tym momencie, że naprawdę doceniam, absolutnie, naprawdę doceniam, Wasze zaangażowanie, Waszą wolę walki i uczciwie powiem, macie również powody do dumy. Osoby, każda osoba, która wzięła udział w tym yy, wyzwaniu, i nawet jeżeli nie dowieźliście do końca tego projektu, a dalej pracujecie nad nim, to naprawdę macie powody do dumy. Greg Plitt, świętej pamięci już niestety, mawiał, że spróbowałem jest o wiele bardziej wartościowy niż co gdyby, dlatego, że gdybacz nigdy nie wychodzi na arenę, gdybacz nigdy nie próbuje swoich sił, nie rzuca sam sobie wyzwania, i nawet jeżeli czujecie, że w tym momencie przegraliście, bo nie dowieźliście faktycznie do końca roku tego pierwszego draftu, to warto pamiętać o tym, że spróbowaliście, podjęliście walkę sami ze sobą również, walczyliście w nierównym starciu, bo nagle w połowie roku przekonaliście się, że zaczynamy się ścigać, i mimo to podjęliście wyzwanie, i za to naprawdę kciuk w górę. Gratuluję wam absolutnie, bo to nie jest łatwe. To nie jest łatwe powiedzieć, nie udało mi się. Wyciągnęliście z tego wnioski, wyszliście z tego silniejsi, zmierzyliście się sami ze sobą, napisaliście tysiące nowych znaków, dzięki którym wasz warsztat również się polepszył. Ok, to nie jest 100% efektu, ale 80% efektu nadal jest lepsze niż 0%. Jasne, to nie jest 100%. Ale to również nie jest 0%, więc za te 80% wykonanej pracy również przybijam Wam piątkę i również serdecznie Wam gratuluję. Długo mnie nie było, więc troszeczkę sobie też podsumuję to, że długo mnie nie było. Przez cały grudzień właściwie odpoczywałem, miałem strasznie napięty, ten rok był strasznie napięty, strasznie napchany. Przede wszystkim taką walką o przetrwanie, bo jak wspominam teraz, jak przez mgłę, gdzieś tam luty, marzec, kwiecień, w którym Kompletnie byłem pozbawiony jakichś źródeł dochodu. Zakładałem Patronite, założyłem szkołę pisarską, e, zaj, zająłem się recenzowaniem książek na, na praktycznie na pełen etat, e, również działalnością dziennikarską. Tak później gdzieś tam już zaczęło się to na szczęście uspokajać. E, w lipcu rozpocząłem współpracę taką dziennikarską, bardziej nagrywam więcej podcastów, nagrywam, e, piszę artykuły. Stało się to, można powiedzieć, moją pracą na dość pełen etat. Na, na razie o tej sferze dziennikarskiej też za dużo nie mogę mówić. Mówić, ale mogę powiedzieć, że e, odciążyło mnie to w znacznym stopniu finansowo. I odciążyło mnie to w takim stopniu, że wręcz e, zamierzam mniej jeździć na spotkania autorskie. E, zamierzam e, poświęcać tak jak do tej pory jeździłem 2-3 tygodnie w miesiącu byłem na spotkaniach autorskich, tak obecnie zamierzam poświęcić maksymalnie tydzień na wyjazdy dookoła Polski, ewentualnie jakieś takie jednodniówki, że rano wyjeżdżam, wieczorem wracam, e, ale tak zamierzam się w domu. Oczywiście znajdą się ludzie, którzy będą, ha, już, już nie żyję z pisania e, książek i powiem, e, apiernicz się po prostu, uczciwie powiem, bo po prostu nie chce mi się już jeździć. E, e, słuchajcie, jeżeli ja w kiepskim sezonie e, robię 60 spotkań autorskich, a ludzie potrafią powiedzieć, że mieli po 15, po 30 spotkań uważają to za szczyt, a ja mówię w kiepskim, bardzo kiepskim sezonie, w pół roku, że miałem 60, e, 65 chyba spotkań autorskich, no to niech to będzie skala, ile ja tych spotkań autorskich faktycznie robię, bo ja w dobrym sezonie robiłem od 140 do 170 spotkań, więc to, to naprawdę potrafi siąść człowiekowi na banie, to naprawdę potrafi nas wykończyć psychicznie. Ja dlatego też koniec roku zawsze mam taki zbierający się, że ja już jadę na oparach, że jest mnie mniej w mediach społecznościowych, jak w grudniu zaczynam można powiedzieć święta, no to już trwam w tych świętach, można powiedzieć, do... do nowego roku i jeszcze trochę e, się zbieram i planuję dlatego więcej czasu teraz poświęcać na, e, na YouTube'a więcej czasu na pisanie po prostu e, po prostu książek bo można powiedzieć źródło dochodu mam uspokojone i mogę więcej czasu poświęcić po prostu na czyste, e, czyste pisanie, nie muszę tyle jeździć mogę siedzieć w domku, mogę malować figurki pisać książki e, i również to bardzo dużo mi pomaga jeśli dobrze pamiętam 19 lutego będzie organizowany w Dyńskiej Bibliotece Maraton Pisarski, który razem z Biblioteką organizujemy. To będzie 8-godzinny maraton, podczas którego będziemy pisać, pisać książki. Więcej szczegółów będę przekazywał niedługo na swoich mediach społecznościowych, głównie na mediach społecznościowych. Postaram się tutaj na YouTube nagrać relacje z całego, z całego maratonu, jak to będzie wyglądać w ogóle będzie to maraton jednodniowy. Można przyjechać, jeżeli ktoś jest niepełnosprawny. Letni, no to nie ma to jakiegoś ograniczenia. Po, po prostu trzeba sobie zorganizować jakiś nocleg, czy zgody od rodziców i, i tyle po prostu. To nie jest jakaś impreza, wiecie, że ja to teraz będę wszystko organizować, po prostu organizuję sam maraton. Jak to się stanie się zorganizować i przyjechać, no serdecznie, absolutnie serdecznie zapraszam. W lutym będzie również REMKON 25-27 lutego to będzie REMCON, na który czekam z utęsknieniem, bo REMCON jest jednym z dwóch moich ulubionych konwentów w Polsce. Pierwszym jest jest oczywiście Skierkon w Skierniewicach, a drugim jest właśnie Remkon. Remkon pokazał mi się jako konwent bardzo dobrze zorganizowany, fenomenalnie przygotowany. Jeszcze w moim sercu jest pasja Minikon, żebym ja nie zapomniał o pasji Minikon, oczywiście, ale Remkon zajmuje specjalne miejsce w moim serduszku. To jest też ten konwent, na który ja przyjeżdżam, można powiedzieć, jako również nie tylko jako autor zaproszony, który jeździ, rozmawia i w ogóle, ale również przyjeżdżam jako taki uczestnik czysty, który fajnie bawi się po. Po prostu na tym konwencie, na tym konwencie świetnie się bawiłem i tak czysto po prostu po ludzku również Was na ten konwent e, zapraszam. W planach pisarskich w sumie co mam? Chciałbym do, e, napisać do końca Battle Royale. Strasznie mi się rozgrzebała ta książka. E, wymaga więcej pracy niż mi się e, wydawało. E, mam w planach e, książkę fantastyczną. Będzie to troszeczkę taki isekai, e, troszeczkę z, z taką naprawdę high fantasy e, technologią, troszeczkę taki final fantasy. Chciałbym rzucić sobie wyzwanie jak bardzo zwariowany, bardzo fantastyczny jestem w stanie stworzyć świat zacząłem pracę nad tym projektem rozpisuję sobie można powiedzieć plan e, plan ramowy, wątki e, bohaterów, którzy mają się tam znaleźć konsultuję to ze swoim beta readerem i próbujemy stworzyć z tego coś naprawdę fajnego trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że do końca roku to jeszcze e, napiszę a jak starczy czasu, to bym chciał się jeszcze w tym roku zająć kryminałem przygodowym e, ale co z tego wyjdzie no to, no to zobaczymy nawet jak te dwie książki e, napiszę to będzie dobrze. No jak się uda tą trzecią książkę napisać, to już w ogóle będzie super. Ale z tego miejsca rzucam wam również wyzwanie na cały rok 2022, żeby napisać pierwszy draft swojej nowej powieści. Ee, oczywiście, jeżeli pracujecie nad obecną książką, no to pracujcie nad obecną książką, ale jeżeli y, zamierzacie w tym roku napisać powieść, ukończyć y, powieść, to rzucam wam wyzwanie, abyśmy w tym roku napisali y, przynajmniej jedną książkę i pod pod koniec roku, ponownie za rok rozliczymy się z, te, z tego wyzwania. Zobaczymy, jak nam to wyszło. Wydaje mi się to fajnym sposobem w ogóle takiego dyscyplinowania się, wzajemnego motywowania się. Postaram się w tym roku w ogóle wrzucać może takie posty tutaj na YouTube, jak Wam idzie, żebyście też mogli wyrazić to, jak Wam idzie w tym czasie. Ostatnio bardzo dużo osób przychodzi na marzycieli. Mamy coraz więcej osób takich w ogóle zainteresowanych pisaniem książek, i widzę, jak ta grupa. Też przeżywa taką swoją drugą młodość, bo już y, powiedziałbym 2019-2020 to ta grupa miała taką swoją pierwszą, y, pierwszą eksplozję popularności, a teraz widzę jak ta grupa przeżywa znowu eksplozję popularności i cóż, mi pozostaje tylko cieszyć się, że y, tak, tak wszystko to się fajnie y, rozwija. Oczywiście jeżeli podoba Ci się to co robię subskrybuj kanał, kupuj sobie moje książki, mamy w tym momencie liceum ogólnomagiczne przede wszystkim na tapecie, czyli y, Harry Potter w polskim systemie edukacji. Ksi książka cieszy się niesłabnącą popularnością. Ostatnio nawet na grupie e, Książki Fantazy przeczytałem bardzo fajną recenzję dotyczącą tej książki. I cóż, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, jak wyglądałby e, świat magii i czarodziejstwa w polskim systemie edukacji, to Wam serdecznie tą książkę polecam. I jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, to oczywiście polecam Wam swojego ta grupę patronacką, na której regularnie pojawiają się filmiki dotyczące e, m, pisania książek, gdzie odpowiadam na pytania e, swoich patronów, a Jednocześnie nagrywam krótkie, krótkie, filmiki szkoleniowe na tematy, które patroni sami wybrali. Polecam Wam również mój kurs na warsztatowni, który cieszy się niesłabnącą popularnością. Kolejne dostaję w ogóle głosy, że ludzie, którzy wzięli udział w kursie na warsztatowni, cieszą się z tego kursu, że to nie były źle wydane pieniądze, że dużo im rzeczy objaśnił ten kurs, i pozostaje mi się cieszyć po prostu, że stworzyłem fajny produkt, dowiózłem fajny produkt i ten kurs rzeczywiście. Fajnie sobie radzi. Z mojej strony to wszystko. Witam Was w 2022 roku. Jak zawsze, na razie do zobaczenia i do usłyszenia.